wszystko wygląda z innej perspektywy. Nawet obiad inaczej smakuje, świat za oknem wygląda inaczej. I rzeczywiście tak, tatą zostałem, ale to nie był, broń Boże, powód, dla którego ja się tutaj znalazłem, że sam jestem teraz ojcem. Nie, dzieciakom uważam, że trzeba pomagać. Niezależnie, czy ma się swoje. Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi. W ogóle warto jest pomagać ludziom, nie tylko dzieciom. Wiadomo, że dzieci, kurczę, są najsłabsze i niewinne i to jest coś takiego fajnego nawet dla samych nas, żeby pamiętać o tym, jak ważne jest zdrowie i żeby nie skupiać się tylko na samym sobie. I często każdy z nas ma takie dni, że myśli, że jego problemy to są największe na świecie. A to są tak błahe problemy, kiedy się przebywa z dziećmi, które naprawdę doświadczyły takiego cierpienia. Wtedy jakoś człowiek schodzi na ziemię i zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę w życiu jest ważne. Marysia twierdzi, że widziała już brzowe motyle z żółtą głową. Ja nie, dlatego stwierdziłem, że taki powinien się na tej ścianie pojawić. Ale żeby to nazwać talentem, chyba trochę za dużo. Pomysł jakby nie był mój, ja się bardzo cieszę, że zostałem jakby zaprzęgnięty do tej akcji, że zostałem tutaj zaproszony. Wcześniej malowaliśmy szpital we Wrocławiu, dzisiaj malujemy w Łodzi. Moim marzeniem jest, żeby każdy szpital w Polsce tak wyglądał. Może się to uda. Trochę się w tym obiektywie odbija. Jakiś taki optymizm i zabawa, przede wszystkim dzieci powinny się bawić, cholera, a nie siedzieć w szpitalu, tak? Więc jak No i to fajnie będzie, jak rzeczywiście te sale będą też pomalowane, bo to zawsze, kiedy człowiek się budzi, wiadomo, jak człowiek się budzi, różne nastawienie ma do świata. I tak samo jest z dziećmi, ja pamiętam, że jak pokój już był pomalowany, to ja zawsze się czułem jak w świecie bajkowym i to jest fajne, nie? Takie akcje są bardzo ważne, bo odpowiadają potrzebom innych ludzi, w tym wypadku małych dzieci. My absolutnie czujemy te potrzeby, wiemy, każdy z nas, nawet jeśli nie ma własnych dzieci, to wie, jak dzieci cierpią w szpitalu, jak tęsknią za rodzicami, jak jest im po prostu tutaj źle i ciężko. Aktorzy Pierwszej z Miłości są fantastycznymi ludźmi, którzy w ogóle bez zmrużenia oka, zostawiając własny plan, entuzjastycznie włączają się w ten projekt. Są z nami już po raz drugi, bawią się z dziećmi, malują. Sami mówią, że czują się jak dzieci w takiej sytuacji i oni to robią absolutnie non profit. Są z nami i po prostu traktują to jako coś, w czym mogą pomóc. I mają z tego autentyczną satysfakcję, to nie ma nic z tym udawanego. Z czego się bardzo cieszymy. Katarzyna Łukawska, agencja TFC. Tak o buzi to będę, nie po buzi kolega. Tutaj na nas. Dobra, dzięki. A możecie coś tam pomalować na ścianie? Tylko do nas.